Zadanie pierwsze. Napisz równanie reakcji otrzymywania soli, jeżeli substratami są Ca i HCl. No to piszemy pierwsze równanko, czyli Ca plus HCl. Najpierw sprawdzamy w szeregu aktywności metali, czy wapni wyprze nam w ogóle ten wodór. No i nam wyprze. No i w wyniku tej reakcji powstanie nam CaCl2, czyli chlorek wapnia. Jeśli nie umiecie pisać i ustalać wzorów. Soli, to odsyłam do mojego filmiku prawy górny róg. No i wiemy, że w tej reakcji powstaje nam jeszcze wodór, no bo metal aktywniejszy od wodoru plus kwas daje nam sól plus wodór. Przypominam, że wodór H2 możemy dodać strzałeczkę do góry, ponieważ on jest jako gaz, tak, wodór jest gazem, czyli ulatnia nam się z tej probówki, o tym mówi ta strzałeczka, ale nie musimy jej dawać. Pamiętajmy jeszcze, że te reakcje trzeba uzgodnić, czyli dajemy sobie dwójkę przed HCl. Teraz podpunkt B. Mamy tutaj sód plus kwas siarkowy 6. No to powstaje nam Na2SO4. No i wodór. Sód oczywiście jest aktywniejszy od wodoru i to tak silnie. Tę reakcję również trzeba uzgodnić. Mamy dwa sody, więc tutaj dwójeczkę. Jeśli nie umiecie uzgadniać równanie reakcji, to również odsyłam do mojego filmiku. Prawy górny róg. Podpunkt C. Potas i kwas siarkowodorowy, potas także jest aktywniejszy od wodoru, ogólnie pierwsza i druga grupa, metale z pierwszej i drugiej grupy są aktywniejsze od wodoru, także tam śmiało. I powstaje nam tutaj K2S i wodór ze strzałką do góry, można napisać. No i to trzeba uzgadniać, oczywiście, dwójkę tutaj, i wszystko się zgadza. I ostatnia reakcja D, czyli glin plus H3PO4. Ta reakcja również zachodzi. Powstaje nam ALPO4. I taki jest wzór, bo to jest trój, to jest trójwartościowe plus wodór. I coś trzeba uzgadniać. Trzeba, ponieważ po lewej mamy 3 wodory, czyli 3 drugie, czyli tutaj będzie 3 i wszędzie indziej będzie po dwa. Zadanie drugie. Napisz równanie reakcji metalu z kwasem. Jeżeli jednym z produktów jest SNCl2, no to już. Jeżeli jednym z produktów ma być SNCl2 i to ma być reakcja metalu z kwasem, czyli wydzielić nam się musi również wodór, no to wiadomo, że musimy podziałać tak metalem, czyli jedyny metal to tutaj cyna, no i kwasem chlorowodorowym, no bo mamy w soli resztę kwasową od chloru, tak, czyli Cl. Od kwasu chlorowodorowego, czyli musimy podziałać właśnie tym kwasem. No i te reakcje jeszcze trzeba uzgodnić, tutaj dwujeczkę. Podpunkt B. Jednym z produktów jest FeNO3 dwa razy wzięte, no to zapisujemy. FeNO3 dwa razy wzięte, no i jeszcze oczywiście ma być wodór, no to znowu działamy żelazem oraz kwasem azotowym 5, tak, bo mamy azotan 5, żelaza 2. No i te reakcje. Również trzeba uzgodnić. Dajemy dwójeczkę przed HNO3 i wszystko się powinno zgadzać. Teraz podpunkt C. Substratem są AL i H2SO4, i w tej reakcji powstaje nam ALSO4 AL2SO4 trzy razy wzięte plus wodór. Widzimy, że mamy dwa gliny, więc tutaj dwójkę, mamy trzy reszty siarczanowe 6. I tutaj jeszcze trójkę. I wszystko się nam powinno zgrać. Teraz podpunkt D. Jednym z produktów jest K2S. No to piszemy sobie tutaj K2S i wodór. No i po stronie substratów potas i kwas siarkowodorowy. I teraz tutaj sobie dajemy dwójkę. I wszystko się nam zgadza. Ostatni podpunkt E. Jednym substratami są nikiel. Oraz H3PO4. Nikiel tutaj wskakuje na dwójkę, czyli będzie Ni3PO4 dwa razy wzięte, plus wodór. No i to trzeba jeszcze uzgodnić. Mamy trzy nikle po prawej, więc po stronie substratów będą również trzy nikle. Mamy dwie reszty fosforanowe, 5 w soli po prawej stronie, więc przed kwasem fosforowym 5 będzie dwójeczka. Następnie po lewej stronie mamy 6 wodorów, więc tutaj będzie 3 i wszystko się nam zgrało. Zadanie trzecie: Podaj po dwa przykłady nazw metali, które wypierają wodór z zimnej wody i z kwasów. No to to może być na przykład: to zapiszmy sobie pod A, to jakikolwiek metal z pierwszej grupy, to weźmy sobie na przykład Lit i niech będzie na przykład CZ. Podpunkt B. Wypierają wodór z gorącej wody i z kwasów. No to to może być na przykład glin. Tego miała być nazwa, to napiszmy sobie glin. No i na przykład ołów. I jeszcze nie wypierają wodoru ani z wody, ani z kwasów. No to to może być na przykład złoto albo srebro. Zadanie czwarte. Ustal który z metali jest bardziej aktywny. Skorzystaj z szeregu aktywności metali, strona 94. Magnez czy żelazo? No to bardziej aktywny jest ten, który leży wyżej w aktywności, w szeregu aktywności. No to co leży wyżej? No magnez leży wyżej, czyli Mg jest bardziej aktywny. Podpunkt B. Cynk czy glin? Cynk to jest Zn, glin Al. Widzimy, że glin leży wyżej. C Miedź czy srebro. Widzimy, że miedź leży wyżej niż srebro, ale i tak są na tyle słabe. W sensie są tak nisko w szeregu aktywności, że nie wyprą nam w ogóle wodoru. Bizmut, czyli BI czy O w PB, to PB widzimy, on wypiera, jest wyżej, bizmut już nie. Zadanie piąte: ustal, które z wymienionych metali będą reagowały z kwasem chlorowodorowym wypierając z niego wodór. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych, skorzystaj z szeregu aktywności metali strona 94. No to jak popatrzymy sobie na ten szereg, no to wypiera nam na pewno cynk, czyli cynk plus HCl to będzie ZnCl2 i wodór. Tutaj będzie dwójka i wszystko się zgadza. Miedź nam nie wypiera. Rtęć nie wypiera, magnes wypiera, czyli MG plus HCl, powstanie nam MGCL2 plus H2. Tutaj będzie dwójka i wszystko się zgadza. 3. Wapń również wypiera, czyli będzie Ca plus HCl, będzie znowu to samo, czyli CaCl2 plus wodór. Tutaj dwójka, wszystko się zgadza. Antymon nie wypiera, platyna nie wypiera, wypiera, nikiel wypiera, będzie NiCl2 plus wodór, tu dwójka i 5 potas. Oczywiście, że wypiera, wszystkie metale z pierwszej grupy wypierają, czyli będzie KCl plus H2, tutaj będzie 2, 2 i 2. Zadanie szóste. Napisz równania reakcji chemicznych otrzymywania podanych soli wszystkimi poznanymi sposobami. Skorzystaj z szeregu aktywności metali strona 94. To jak do tej pory poznaliśmy dwie metody otrzymywania soli. Były to reakcje metali z kwasami oraz reakcja zobojętniania. Przypomnę pokrótce, reakcja zobojętniania polegała na tym... Że do kwasu wlewaliśmy czy tam sypywaliśmy wodorotlenek i powstawała nam sól oraz woda. No i mamy jeszcze tą metali z kwasami, czyli metal aktywniejszy od wodoru plus kwas, daje nam sól plus wodór. No to w pierwszym przypadku siarczan 6 litu. No to najpierw musimy lit oraz kwas siarkowy 6. No to otrzymujemy wtedy LI2SO4 oraz wodór. Dwójkę przed Li i wszystko się chyba zgadza. No i drugie, no to będzie LiOH, czyli ten wodorotlenek zasada, plus kwas daje nam sól plus wodór. Dwójkę przed Li i wszystko się, a nie, tutaj jaki wodór, wodę, przepraszam i teraz się zgadza. Podpunkt B. Czyli fosforan 5 baru. No to tutaj znowu otrzymujemy, w sensie działamy barem i kwasem fosforowym 5 otrzymujemy BA3. BA, tak, BA3. PO4 dwa razy wzięte oraz tutaj wodór. Dobrze. I teraz tutaj będzie 3, tutaj będzie 2 i tutaj będzie 3. I teraz wodorotlenek baru, czyli BA. Oha, dwa razy wzięte plus kwas fosforowy 5 i w tej reakcji znowu otrzymujemy tę samą sól. No i wodę, przypominam wodę, nie wodór, i teraz tutaj wszystko się zgadza. Nie zgadza, tutaj 3, tutaj 2 i tutaj 6 i D, a nie C. Azotan 5 sodu, no to sód plus kwas azotowy 5. Powstaje nam NaNO3 oraz wodór. I teraz 2, 2, 2. Strzałka. I teraz NaOH plus HNO3. Daje nam NaNO3 oraz woda. I tutaj wszystko się zgadza. Jeszcze podpunkt D, czyli chlorek potasu. No to potas plus kwas chlorowodorowy, otrzymujemy KCl i wodór, czyli 2, 2, 2 i ostatni KOH plus HCl, otrzymujemy KCl oraz wodę, i tutaj wszystko się zgadza. Zadanie siódme. Przeanalizuj schemat doświadczenia chemicznego i odpowiedz na pytanie, czy w obydwu probówkach zaszła reakcja chemiczna. Odpowiedź uzasadni. No to tak. Reakcja chemiczna zaszła tylko w jednej probówce, i tą probówką jest probówka pierwsza. Czyli w pierwszej probówce zaszła reakcja chemiczna. Dlaczego? Dlatego, że cynk jest bardziej aktywny od miedzi więc to nie działa tylko to wypieranie nie działa tylko względem wodoru, czyli jeśli wypieramy y, tym metalem z kwasu, tak, ale możemy też wypierać z innej soli. I tutaj patrzymy po prostu, na przykład miedź mamy i ona jest niżej od cynku. To oznacza, że cynk jest bardziej aktywny niż miedź, więc ją wyprze. Również z soli Pamiętajcie, to nie jest wypieranie tylko i wyłącznie z kwasów, ok? Nie musimy pisać równania reakcji, więc olewamy idziemy do zadania następnego, czyli zadania ósmego. Oblicz, ile gramów wapnia przereagowało z kwasem chlorowodorowym, jeżeli w wyniku tej reakcji powstało 22 gramy soli. No to liczymy. Najpierw zapiszemy sobie reakcję. Jak mamy zawsze coś policzyć, to sobie napiszmy reakcję, czyli mamy Ca plus HCl. Daje nam CaCl2 plus H2. Wiemy, że mamy 22,2 gramy tej soli. Mamy obliczyć ile gramów wapnia. To stosunek w tej reakcji widzimy jest 1 do 2 do 1 do 2, do 1. Patrzymy tylko na te współczynniki, tak? Tutaj stoi jedynka, tutaj stoi jedynka i tutaj stoi jedynka. Teraz obliczmy sobie masę cząsteczkową wapnia, a bardziej odczytajmy. To jest 40 unitów, a masa cząsteczkowa CaCl2 to jest masa cząsteczkowa wapnia, czyli 40 unitów, plus 2 razy masa cząsteczkowa chloru, czyli 35,5 unita. I to jest 111 unitów. No i teraz układamy proporcje. Skoro z jednej cząsteczki wapnia powstaje nam jedna cząsteczka CaCl2. To w takim razie jest 40 unitów wapnia, powstaje nam 111 cząsteczek, 111 unitów, czyli jedna cząsteczka CaCl2. I teraz mamy na gramy. To się wszystko skraca później, zaraz Wam to pokażę. Czyli teraz mamy 22,2 gramy CaCl2, i tutaj mamy X. I teraz, jak sobie zapiszemy również z jednostkami, to mamy na krzyż, czyli to, co stoi naprzeciwko X, to idzie do mianownika, może ładniejszą zrobię tą kreskę, czyli to jest 111 unitów CaCl2 i do licznika idzie 40 unitów Ca razy 22,2 gramy CaCl2. I to tutaj się dzieje. Unity się kasują, CaCl2 się kasuje. I widzimy, że wyjdą nam gramy, tak, jednostka gramy o to nam chodziło i wyjdzie nam ilość tego wapnia. No to po przeliczeniu na kalkulatorze wychodzi, że jest to 8 gramów i taka jest odpowiedź. Zapraszam również na mój serwer Discord, link w opisie no i do usłyszenia.